Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób restartować do ustawień fabrycznych tablety Asusa. Żeby wykonać reset do ustawień fabrycznych, czyli Restore Default lub Reset Default, różnie to z angielskiego jest nazywane, wystarczy, że pociągamy górną belkę, wchodzimy w ustawienia, czyli ten okrąg naciskamy, lub wchodzimy poprzez menu. Szukamy ikonki ustawienia, tutaj, z angielskiego będzie to settings. Przechodzimy niżej i szukamy opcji kopia i kasowanie danych. W większości tabletów Asusa, w tym miejscu tu poniżej dane osobiste, będzie opcja resetuj ustawienia fabryczne, wymaż wszystko lub inaczej jeszcze będzie to nazwane. W niektórych tabletach może zdarzyć się tak samo w smartfonach, że tutaj tej opcji nie ma. Będzie to zwykle w samplach, czyli w takich testowych modelach, jak ja akurat tutaj mam. Wtedy musimy skorzystać z drugiej metody, to znaczy wyłączyć urządzenie za pomocą przyciska wyłączenia. Przytrzymujemy. Wyłącz. Tak. Musimy skorzystać z dwóch przycisków, które są po prawej stronie. Po prawej stronie, przepraszam. Mamy wyłącznik, czyli power on, oraz tu jest głośniej, ciszej. Nas interesuje to, że teraz, gdy mamy wyłączony tablet, naciskamy równomiernie włącznik oraz głośnik wyżej i cały czas trzymamy wciśnięte te dwa przyciski. Cały czas, non stop, jeden i drugi. Puszczamy dopiero, gdy zobaczymy takie menu, które zaraz zobaczycie, które umożliwi nam restart urządzenia. Zobaczcie. Przytrzymuję teraz tak. Tutaj pokażę. Włącznik oraz głośniej, nie ciszej. Tu głośniej i te dwa przyciski naciskam. O, 3, 4. I trzymam cały czas wciśnięte. Urządzenie się włącza, dalej czekamy. Jak widzicie, ikonka taka Androida z czapeczką. Czy hełmem. Zabezpieczającym. Ok, przechodzimy w tym momencie do takiego menu, które się nazywa Droid Boot Provision Operation System i zobaczcie, tutaj mamy taką opcję jak Reboot, Factory Reset, SD Download i Power Off. Nas interesuje skorzystanie z tej trzeciej opcji, czyli Factory Reset, czyli ustawienia fabryczne. Żeby skorzystać z tej opcji, musimy tutaj za pomocą głośniej, ciszej zejść sobie niżej. Naciskając guzik ciszej, schodzimy w dół, zobaczcie. Tutaj będzie to widać, mam nadzieję, dobrze. Czyli tak, naciskam sobie ten guzik dolny. Nie ta opcja, jeszcze niżej, jeszcze raz naciskam guzik. O, za dużo, sorry. O, i teraz jesteśmy na Factory Reset. Co w tym momencie musimy zrobić, żeby zaakceptować tą opcję? Naciskamy guzik Power On, Power Off, czyli ten. Tym akceptujemy. Tymi przechodzimy góra-dół, a tym akceptujemy. I zobaczcie, jeżeli teraz zaakceptuję tą opcję, czyli nacisnę ten guzik. To tablet zacznie się uruchamiać ponownie. I tak jak pisze, usuwam, czyli będzie usuwał wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej karty pamięci, z wewnętrznej pamięci całego systemu, czyli wszystkie aplikacje zostaną usunięte i przywrócona zostanie wersja taka jak przy zakupie, czyli wersja fabryczna. Czekamy jeszcze chwilę. Oczywiście, by przystąpić do tej operacji, zalecam, aby akumulator był w pełni naładowany lub minimum 50% akumulatora, żeby było naładowane. Poniżej, jeżeli mielibyśmy na przykład 10-15, a jeżeli w ogóle instalator by umożliwił, to moglibyśmy mieć sytuację, że zabrakłoby energii w akumulatorze i urządzenie po prostu by się uszkodziło i jedynie serwis mógłby tutaj pomóc i to na pewno odpłatnie. Dlatego też musi być naładowany akumulator najlepiej do pełna albo przynajmniej do połowy. Jak widzicie, cała operacja przywracania może nie trwa zbyt długo, ale bardzo obciąża cały tablet, czyli dużo energii się zużywa podczas przywracania.
Takie przywracanie zwykle trwa około 5 do 10 minut, w zależności od tableta, wielkości pamięci. Jest czyszczona cała pamięć, czyli tak jakby formatowana. Cały system zostaje na nowo zainstalowany, znaczy przywrócony dokładnie do ustawień fabrycznych. Podobnie jakbyśmy przywracali lub instalowali na świeżo z ukrytej partycji w laptopie system operacyjny, na przykład Windows. Oczywiście im szybszy tablet, im szybsza pamięć, tym szybciej powinien się przywracać system. W tym wypadku jest to Android 4.4.2, czyli KitKat. Ten prezentowany tutaj model jest to Asus FonePad 7 z jednym slotem karty SIM. Jak widzicie, chwileczkę to trwa, tak jak i wcześniej mówiłem, dlatego bardzo istotne jest, aby akumulator był naładowany przynajmniej do połowy, tak żeby na pewno wystarczyło na cały proces przywracania. Ok, cały proces został już wykonany. System mamy tak samo jak teraz, czyli wybranie języka, tak samo jak kupowaliśmy, mieliśmy w pudełku urządzenie przy pierwszym uruchomieniu. Pierwsze uruchomienie wymaga od nas podania języka. Czyli w tym moim przypadku to będzie polski. Witamy. I dalej, już przechodzimy całą konfigurację. Ja nie będę tego robił, mnie jest to niepotrzebne. W związku z tym myślę, że na pewno sobie poradzicie. Tak więc przywracanie możemy sobie wykonać na dwa sposoby: albo z menu ustawień, albo właśnie za pomocą dwóch przycisków przytrzymanych przy włączeniu i wybrania trzeciej opcji, reset factory i zaakceptowaniu przyciskiem włączenia. Ok, z mojej strony to tyle. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału mediatester.pl oraz forumwiedzy.pl i polubienia naszych stron na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam.